Siemanko, Siemanko, dzisiaj poznamy bardzo ciekawą przynętę na zimne pory roku. Oczywiście w lato też można połowić na tą przynętę, ale zimną porą jest po prostu bardzo skuteczna. To jest czas, kiedy opada roślinność lub jeszcze na wiosnę nie wstała i większość, większość ryb no, nie ma po prostu dostępu do roślinnego pokarmu i wybiera pożywienie mięsne. I to będzie bardzo dobra przynęta na linę, karasie, oczywiście leszcze, płocie. I można oczywiście korzystać na Federa też, ale bardziej na spławik, bo dalsze rzuty są trudne tą przynętą, ale jest to osiągalne. Można po prostu dzień wcześniej pokroić taką mielonkę na kostki, żeby ona trochę obeschła. Robią się te ścianki bardziej twarde i to też będzie dalej latać, ale taka świeża jest najlepsza. Jest to tak aromatyczne, tak to pachnie po otworzeniu że To jest aż niewiarygodne, że to może mieć taki silny aromat. I ryby też to docenią. A mowa oczywiście o mielonce. Są różne, e, duże, małe, e, różny skład i tak dalej, różne przyprawy, i, i, i różne ilości soli, ale generalnie mielonka. E, ta akurat jest taka, można powiedzieć, aromatyczna. E, bardzo ją lubię właśnie na zimne pory roku, tak jak październik, listopad i dalej, a na wiosnę, e, marzec, kwiecień. No super przynęta i teraz trzeba oczywiście ją pokroić na kostki. Kostki trzeba dopasować do takiej wielkości, żeby nam po prostu trzymały się haczyka. Metodą prób i błędów możemy po prostu to osiągnąć. Wycinamy sobie po prostu plasterek z puszki. I teraz, jeśli nam te kostki nie wyjdą, cokolwiek się wydarzy to nic, nic straconego. Po prostu te kostki i te wszystkie fragmenty, które nam zostają, albo idą na kanapki, albo po prostu idą też do zanęty. Normalnie dajemy to do zanęty. Nie ma żadnego problemu. Tniemy sobie paseczki takie jakbyśmy chcieli. Na początku można zrobić różnej szerokości, żebyśmy sobie dopasowali to do haczyka. Później szybko dojdziemy do wprawy. Ta mielonka, której ja używam, ta gatunkowa, ona ma to do siebie, że ona jeszcze jest bardzo taka, można powiedzieć, yy, skompresowana, taka zbita. I ona się naprawdę super trzyma haczyka. Ja już robiłem filmy o mielonkach. Można też używać wykrójników. Na tych drugich filmach są, yy, korzystamy z wykrójników. Ale wiadomo, większość osób nie będzie miała wykrojników albo możemy zapomnieć a tak sobie nożem bez problemu poradzimy. Wykrojnik jest taki, on jest do sera, do chleba, do mielonki Jest to wykrojnik wędkarski, ale można też dostać takie w jakichś artystycznych czy spożywczych sklepach. Widziałem już coś takiego. Wędkarskim jest fajnie, bo dostajecie cztery średnice, więc szybko możemy sobie dopasować. Łowimy płocie zmniejszymy tą średnicę, łowimy jakieś karasie, zwiększamy zestaw. Zwiększamy haczyk, możemy korzystać już z tej większej średnicy, ale zobaczcie, za pomocą nożyka też jest to bardzo skuteczne. Nie ma problemu. I teraz, jaki haczyk? Haczyk najlepiej skorzystać z haczyka, który jest z grubego drutu. Po prostu lepiej trzyma, gdy będziemy. Nie wiem, korzystali z haczyka czerwonego, przeznaczonego do ochotek, który charakteryzuje się, że jest bardzo cienki, z cienkiego drutu finansyjnego wykonany. No wiadomo, że ta milonka nie będzie się trzymała. Tutaj mamy naprawdę potężny haczyk w rozmiarze 6. To już mówimy tutaj o linach, karasiach czy dużych leszczach, to można powiedzieć pancerny, pancerne zbrojenie, ale oczywiście płotki na haczyku. Z 16 też sobie poradzimy, zwróćcie uwagę, że ta mielonka ona ma taką galaretkę. Ona jest pokryta tłuszczem, i to jest naprawdę bardzo kaloryczne i bardzo atrakcyjne dla ryb. Zobaczcie, jakie te kosteczki bardzo fajne wychodzą. A to wszystko, co nam zostanie albo to z brzegów nie nadaje się, rozlatuje się, dodajemy normalnie do zanęty. I teraz najważniejszym naszym zadaniem jest po prostu wypełnić cały łuk kolankowy. Chodzi o to. Żeby po prostu ta przynęta najbardziej się trzymała i haczyk był ukryty, bo widzimy, że tu haczyk jest spory. W rozmiarze 6 to jest naprawdę. Zdania są podzielone, ale ja ogólnie zawsze odsłaniam grot w każdej przynęcie. Najważniejsze odsłaniać grot jest w pinkach i białych robakach, bo one mają twardą skórę i po prostu powodują puste zacięcia. Może ja Wam pokażę to na jakimś kontraście. Tutaj mamy taką ciemną deskę. Jak to wygląda? Ale prezentuje się to mega. I zobaczcie na to. To jest naprawdę super przynęta. Co ciekawe, lubię to karpie, lubię to płocie. Naprawdę mięcho, które pięknie pachnie jest chętnie wybierane przez ryby one zawsze będą szukały najłatwiejszego celu, wiem, że ktoś złowił na to sandacza, pisaliście mi różne filmy pod tymi wcześniejszymi dotyczących mielonek sera, chleba i tak dalej, bo kiedyś robiliśmy taką serię filmów o naturalnych przynętach, w Anglii bardzo lubią łowić na to, na łowiskach komercyjnych i bardzo często jest to skuteczniejsze niż dumbelsy, kulki proteinowe pelety i tak dalej to jest naprawdę super przynęta możemy też to rozetrzeć przez sito, dodać do zanęty, dodać do miksów to jest naprawdę uniwersalna przynęta spróbujcie i przekonajcie się najlepsze efekty są w zimne pory roku, ale w inne oczywiście też i zobaczcie, ten haczyk jest naprawdę duży haczyk w rozmiarze 6 jest naprawdę dużym skoblem można powiedzieć ale mieloneczka ładnie go wypełnia i to jest bardzo atrakcyjne dla Wszystkich ryb. Spróbujcie przekonajcie się i podzielcie się w komentarzu, jakie Wy macie przygody z mielonką. W lato oczywiście też połowicie na to brzany. Jeśli ktoś ma taki odcinek rzeki, że jest brzanowa, na pewno brzany chętnie to wybiorą. Podziel się w komentarzu, jak ty, jakie Ty masz przygody z mielonką. Subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano, cześć!